Szczęść Boże, coś wam powiem. Można zdobyć wiele rzeczy i umiejętności. Sławę, pieniądze, prestiż, stanowisko, popularność i w dalszym ciągu być biedakiem. Wręcz niewolnikiem tego wszystkiego, o co się zabiegało całe swoje życie. Można uwiązać się do przedmiotów i zaszczytów, napełniając się lękiem, że ktoś może mnie tego pozbawić i co wtedy zrobić. Ktoś kiedyś powiedział, miarą człowieka bogatego jest długość stołu, przy którym można nakarmić wielu ludzi, niż wysokość muru, który od ludzi oddziela. Pan Jezus nie zachęca nas do porzucenia naturalnej ludzkiej skłonności do gromadzenia skarbów, do roztropności w przygotowywaniu się na przyszłość poprzez oszczędzanie pieniędzy na czas, kiedy będą nam potrzebne. Kładzie raczej nacisk na to, jakiego rodzaju bogactwa powinniśmy gromadzić. Skarby niebieskie. Dążymy do skarbca, gdzie miłość największa jest wieczna. Dążymy do Boga, który jest miłością. A skoro miłość jest największym skarbem, to zgodnie ze słowami świętego Jana od Krzyża będziemy sądzeni z miłości. A co za tym idzie, będziemy rozliczani z naszego zaangażowania w miłość i służbę braciom i Bogu. Warto w tej chwili zastanowić się, w czym złożyłem swoje serce. Gdy nie ma w człowieku ubóstwa duchowego, wartości moralnych, prawdziwej miłości bliźniego, umiejętności dzielenia się z drugim człowiekiem, kiedy nie ma Boga i Jego przykazań miłości w codziennym życiu, człowiek traci największy skarb – pokój serca. Ten prawdziwy, Boży pokój, który jest przed smakiem nieba, który został nam dany przez samego Jezusa. Nasz mistrz mówi też o oczach, które mają rozświetlać nasze życie. Chodzi o nasz sposób patrzenia na rzeczywistość, na drugiego człowieka, na Boga, na siebie przez pryzmat naszego serca. Można mieć sokoli wzrok, ale jeśli patrzymy w niewłaściwym kierunku, to nasze oczy będą patrzeć, szukając przede wszystkim siebie samych, własnej korzyści i wygody, i komfortu. Taka postawa stoi w opozycji do Królestwa Bożego, bo widzi się fałszywy obraz nas samych, a przez to pragnie się przejść przez życie, unikając wszelkich trudności i cierpienia. Potrzebujemy wielkiej odwagi i wytrwałości, aby dokonać właściwych wyborów, aby każdego dnia zapierać się samych siebie i za Jezusem, jedynym prawdziwym skarbem ludzkiego serca. Potrzeba wielkiego światła, wiary i nadziei, aby w naszych codziennych krzyżach, tych wielkich, tych małych, przeżywanych w zjednoczeniu z krzyżem Jezusa, widzieć prawdziwe perły na życie wieczne, skarby przekraczające wszelkie ludzkie wyobrażenia.